projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą przebudowa budynku mieszkalno-usługowego z budową schodów zewnętrznych i zmianą sposobu użytkowania nieużytkowych piwnic na lokale usługowe przy ulicy Miodowej 8 Bożego Ciała 3 na działkach numer 4 i 109 odręb 13 jednostka ewidencyjna w Śródmieście w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą przebudowa budynku mieszkalno-usługowego z budową schodów zewnętrznych i zmianą sposobu użytkowania nieużytkowanych piwnic na lokale usługowe przy ulicy Miodowej 8 Bożego Ciała 3 na działkach numer 4 i 109 odręb 13 jednostka ewidencyjna w Śródmieście w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto i jest odpowiedzią na służbę inwestora. Tak. Tak. Czy mieszkańcy po prostu tutaj coś nie umożliwili jakieś przeciwwskazanie? 13. Bo to, że inwestor chce, to zostanie dodać, ale mieszkańcy może też chyba... Jak chcesz ten narodzi budynek jest klasa bardzo, ale proszę się zgłaszać do tego. Mieszkańcy w ogóle nie wyrażali opinii, ponieważ się mieszkańcy nie pytali na ten temat, ponieważ to jest wejście, to jest inwestycja polegająca na zajęciu chodnika w szerokości bodajże 1,5 metra, o ile sobie dobrze przypominam, ponieważ to było dwukrotnie już procedowane. I to jest wejście do piwnicy i ta piwnica ma się zamienić na lokale użytkowe. I myśmy to w pierwszej wersji powstrzymali, ponieważ ja poprosiłem pana inwestora o gwarancję na piśmie, że te lokale, jak będą tam zaprojektowane, wykonane i do użytku oddane, to będą to lokale nieuciążliwe dla mieszkańców. I to musiał, znaczy prosiliśmy pana inwestora o pisemne uzasadnienie do tego i pisemne oświadczenie w tej sprawie, jak i również poprosiliśmy pana inwestora o to, że stosowne wszystkie procedury wynikające z pozwoleń i odpowiednich spraw, które musi ułożyć z ministrem, on to wszystko bierze na siebie i to wszystko dokona zgodnie z istniejącym prawem. Co też pan inwestor wykonał i takie oświadczenie w drugim punkcie złożył, że te wszystkie spełni wszystkie żądane przez ZIKIT procedury. Mamy taki dokument tutaj w dzielnicy na tą okoliczność. I tym warunkowaliśmy wydanie tego, tej pozytywnej opinii. Że to będzie nieuciążliwe dla mieszkańców. Który to jest budynek? To jest taki Hamlet, czy tam gdzie jest sushi? Tam gdzie był kiedyś Biker Shop. Biker Shop był tam gdzie jest sushi. Tam gdzie jest sushi? Nie wiem, to ja sushi. Tam gdzie jest sushi, bo oni mówili, że to jest sushi. Tam jest tam i obok chodnik, którego się podoba. To jak tam wejście? To jest niemożliwe. Nie. Tam jest od 4 metrów. To jest na tym łuku. Półtorej metra się cztery zrobiły kobiet. 1,5 metra on chce zająć. Natomiast tam zostanie jeszcze 2,5 metra dla mieszkańców. Ja tam chodzę codziennie, tam jest wąski chodnik. No nie, tam mi się też tak wydaje. Tam 4 metra tak dobudują. Proszę kolejny. Ja niestety nie mam tutaj dokumentacji, żeby panu pokazał, tam są piękne zdjęcia. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, teraz pan radny Baros. Ja sobie pozwolę odpowiedzieć, że ja tam wtedy często chodzę, więc to jest restauracja Edo, budynek na rodzinie Ruch Miodowej i Ruch Bożego Ciała. Naprzeciwko nie ma mieszkańców, bo tam jest banka, teraz na kulturze banku już nie ma, na rynku jest jakaś restauracja. Na drugim roku jest budynek, który jest niezamieszkały, jakiś nieodwrotny stan prawny. I tylko naprzeciwko tej restauracji.
restauracji Edo, czyli po drugiej stronie ulicy Miodowej, ruch Miodowej i ruch Bożego Ciała dalej w kierunku Kościoła Bożego Ciała i jest budynek zamieszkany. Na dole jest galeria, na tyle kilka mieszkań jest zamieszkane. To jest jedyny mieszkańcy, który ewentualnie był powinien. To raz, dwa. Sam chodnik jest, znaczy on był remontowany na początku kadencji, no w, ze środków woli, ja dobrze pamiętam, elektrowni. Znaczy elektrownia zrobiła wykopki jakieś 3 lata temu i po 3 latach wymieniła chodnik. I ten chodnik jest szeroki, bo ten chodnik, na tym chodniku była kilka lat temu były dopuszczane ogródki gastronomiczne i zostawało jeszcze pół motora metra na metr. Więc chodnik jest szeroki. On chce na tym chodniku. Od strony Bożego Ciała. Od strony Bożego Ciała. Więc on chce na tym chodniku od strony Bożego Ciała, więc nie, w zasadzie nie ma przeciwwskazań. Na jedną rzecz, którą żeśmy się na komisji nie zgodzili, to jest pasy. On wystąpił tam, żeby na tym skrzyżowaniu zrobić pasy i żeśmy na te pasy się nie zgodzili, dlatego że przy zrobieniu pasów, no to trzeba wyłączyć możliwość parkowania z każdej strony pasów 10 metrów. No to praktycznie rzecz biorąc wyparowałoby kilkanaście, jak nie więcej miejsc parkingowych, a tam po prostu brakuje. No to jest jedyna rzecz, więc w zasadzie... Ja rozumiem, że głos za. Dziękuję bardzo panu radnemu Radziewiczowi. Proszę Państwa, no teraz jest pewien problem, bo ja też tamtędy przechodzę i biję się z myślami, co chwilę ktoś mi tłumaczy i do końca nie wiem, które to jest miejsce. Teraz domyślam się, że to jest takie miejsce, gdzie jest między innymi lokal o nazwie Warsztat, który przez okrągły rok miał postawione 3 destrukty w formie rozsypujących się motorowerów. I podczas w sierpniu naszych oględzin, pan wtedy powiedział, był bardzo rozgoryczony, że tam został parking przywrócony, a on nie może mieć ogródka gastronomicznego, że on kupi wszystkim pracownikom motorowery i tu postawią i miasto nic z tego nie będzie miało. Także się obawiam, że jeżeli już mówi się o pasach, więc te pasy nie zostały przez przypadek wymyślone, pan po prostu robi wszystko, żeby no, zlikwidować tenżeż te miejsca postojowe. Ale ważne, że sąsiedni kamienie. I w związku z powyższym ja mam pewne wątpliwości co do takich zastrzeżeń no, en bloc składanych, że to będzie nieuciążliwa działalność, bo ja sobie też przypominam, że na ulicy Kupa miało być miejsca postojowe w budynku, a zblokowano lokal gastronomiczny i ostatnio podejmowałem interwencję, bo pod wiszącymi balkonami wróciły ogródki. Wydaje mi się, że trzeba by jednak, zanim tak jednogłośnie, pozytywnie to zaopiniuję, żeby się nie pojawiła taka historia, że za miesiąc czy za dwa przyjdą mieszkańcy jakby sąsiadujący na przykład przez podwórko, bo im się zacznie coś dziać, że jednak no, trzeba by tą sprawę dogłębnie zbadać i jednak zasięgnąć opinii, wypytać jednak mieszkańców, bo każdy inwestor deklaruje, że będzie miał działalność nieuciążliwą, że on tylko nieużytkowe piwnice wykorzysta. To znaczy ja nie bardzo rozumiem, co to jest piwnica nieużytkowa, no ktoś tam w tej piwnicy coś miał, prawda, kiedyś. To znaczy jeżeli mogę powiedzieć od razu panu jaki charakter, no to ma tam być galeria sztuki. Taka jest deklaracja. To musimy coś zrobić. Ja powiem szczerze, no niestety pośpiech jest tak brzemienny w skutkach decyzja, jakby pewnym no, swym doradcą. No, kiedyś była taka za poprzedniego przewodniczącego Komisji Architektury, no taka no, niepisana zasada, żeśmy się informacjami o tego typu projektach czy uchwałach wymienialiśmy i podejmowaliśmy się je w jakimś tam no, konsensusie. Ja tak jak mówię, no, nie chciałbym, żeby się zdarzyła taka historia, że w momencie, kiedy będzie pewien konflikt, Wydziału Architektury przyjąć z pretensjami, wyciągną naszą uchwałę z biurka z uśmiechem i powiedzą, idźcie do swoich radnych, już oni na to wyrazili zgodę. Ja bym jednak chciał... Panie radny, składa pan jakiś wniosek? To znaczy ja składam wniosek, żeby tą uchwałę no, odesłać do komisji i w czasie zaczerpnąć jeszcze dodatkowych informacji. Skonsultować to no, z mieszkańcami.
pytanie. Dobrze, chwileczkę, Radna Wyszyńska. Ja się wycofuję, bo już uzyskałem informację. Tak, to bardzo proszę. Ja chciałem odpowiedzieć panu Jackowi. Panie Jacku, ta uchwała jest intencyjną uchwałą. To jest tylko uchwała, jeszcze następny krok to będzie puzetka do tego. No więc mamy jeszcze czas na to, żeby po prostu nie zastanowić się nad tym ewentualnie, bo myśmy się już miesiąc nad tym zastanawiali, nawet dwa miesiące nad tym zastanawiali i tu dwukrotnie. I doszliśmy do wniosku, że więcej po tych zapewnieniach inwestora nie mamy więcej zastrzeżeń. Bo ja jeszcze po czwartej drogi do zachowania, tak jak pan mówi. Jeszcze nie wyraziłem. Bo to jest jakby pierwszy krok do UZ-u. Jeśli można jeszcze. To znaczy, panie Wiesławie, jest taka pragmatyka, że w momencie, kiedy my taką uchwałę podejmiemy pozytywnie, my już nie mamy punktu przyłożenia, już przy pozwoleniu na budowę już nikt nas nie będzie... Nie mówię o pozwoleniu o WZ-ce. W momencie WZ-ka zostanie wydana i Wydział Architektury nas albo poinformuje, że pan profesor wydał, albo nas nie poinformuje i ta decyzja zacznie żyć swoim życiem. Ja nie twierdzę, że inwestor ma złe intencje, ale jeżeli to jest ta sama osoba, z którą byśmy się rok temu prawie, że bez mała zetknęli, no to ja chciałbym po prostu przez to sprawdzić, mieć pewność. Nie ta sama, panie radny, ja w pierwszej chwili, ponieważ źle zrozumiałem, że wejście ma być odmiotowej, to jakby zareagowałem na nie. Natomiast ja mam dodatkową informację, ponieważ tak się składa, że znam ludzi, którzy mieszkają w tej kamienicy. Tam były te piwnice bardzo zaniedbane. Więc jeżeli inwestorem jest właściciel kamienicy, to jakkolwiek on by nie zrobił tej piwnicy, to na pewno podniesie to wartość i trwałość kamienicy w jakimś tam sensie majątku tutaj na naszego krakowskiego. I w tej chwili dość radykalnie zmieniam swoje stanowisko, jestem za. Dobrze, dziękuję. Radny Sęczek. Woli uzupełnienia tutaj jeszcze nawiązaniem do wypowiedzi pana radnego. Właśnie inwestorem jest właściciel. I mało tego, właściciel jest mieszkańcem. My w tej chwili opiniujemy dwóch jakby osoba. To znaczy inwestora i naszego mieszkańca, naszego wyborcę. Bo ten pan mieszka tam właśnie na Krakowskiej, bo także. Albo nawet tam jeszcze. Bo to jest jego kamienica. Jego kamienica. To jest nasz wyborca. Dobrze, dziękuję Radny Balas. Ja chcę powiedzieć panu Jackowi co do tego, myśmy wtedy na tym spotkaniu i na tym obchodzie tych różnych lokali gastronomicznych nie rozmawiali z właścicielem, tylko z wynajmującym, czyli właścicielem tej restauracji Edu. Faceta, który wynajmuje lokal u właściciela tej kamienicy. I on miał takie nastawienie, trochę bym powiedział delikatnie mówiąc, antylegalne. No ale to jest osoba wynajmująca i myśmy mu na komisji właścicielowi zwrócili uwagę, że jest taka sytuacja. I on stwierdził, że on tego, że mi swojego, bo on w stosunku do Warszawy nie może iść. Ale co do restauracji on stwierdził, że on z tym panem porozmawia i taki sytuacji się zachodzi. Jak odchodzimy. Bardzo dziękuję. Nie widzę innych głosów. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Nie ma kto liczyć. A nie ma tylko? Nie. 14 za. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.